Także nie ukrywać Biblii, nie mataczyć, nie niszczyć. Tutaj w tych audycjach sąsiednich, no, cytujemy różne rzeczy, że w Biblii przepowiedziano cierpienia i śmierć, proszę Państwa, Jezusa Chrystusa. Jakie mądre to wszystko jest. Takie dwa proroctwa tu omawiałyśmy. Pierwsze, nadstawiłem plecy bijącym, Izajasza, 50 rozdział, werset 6. I drugie, wylał na śmierć duszę swoją, Izajasza 53, 12. Dusza to jest po hebrajsku nefesh, czyli życie, oznacza życie człowieka. Dusza jako życie jest we krwi, że tę krew trzeba uszanować, wylać do ziemi, prawda? Jak Bóg pozwolił jeść nawet ze zwierzęta. Także, proszę Państwa, są to proroctwa. Inne proroctwa pomagające ustalić tożsamość Jezusa Chrystusa. Zobaczymy, czy tu kurczaczek coś pisał, czy już po 13. Dobrze. Coś tu. Nic nie pisał. Dobrze. Inne proroctwa pomagające ustalić tożsamość Mesjasza zostały omówione w Przebudźcie się z lipca 12 roku. Tożsamość Mesjasza. Z kontekstu wynika, że proroctwo to odnosi się do Chrystusa. Na przykład w wersecie 8 czytamy: blisko jest ten Bóg, który uznaje mnie, Jezusa Chrystusa, za prawego. Na ziemi tylko Jezus był uznany przez Boga za całkowicie prawego, czyli bezgrzesznego. Rzymian 3, 23. 1 Piotra 2, 21, 22. Wiele proroczych informacji o Mesjaszu zawiera księga Izajasza 52, 13 do 53, 12. Na przykład w rozdziale 53, w wersecie 7 czytamy: prowadzono go jak owcę na rzeź. On też nie otwierał ust swych. To Państwo zobaczą tu pro Krystyna Pawłowicz, prawda, w sąsiednim w tym artykule audycji naszego Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, Toczki Plus. Mamy co nieco, jak ta Pawłowicz się wydziera, jeszcze cytuje, jakoby to ona była uczona, a oni, że mają zajrzeć do słownika. Nie ma o co na Hama walczyć za wszelką cenę. Po prostu zło na świecie miało być. I to Jezus Chrystus jako król ma to zło usunąć. W jaki sposób? Poprzez zniszczenie Babilonu Wielkiego wkrótce, czyli całego imperium religii fałszywych. Bo widzicie Państwo, to, że oni tego jakiegoś Boga wciskają, to jeszcze nie jest to. My tutaj mówimy o Bogu, który jest duchem, i Bóg, który jest duchem, szuka ludzi takich, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. A co my mamy? Mamy ludzi takich, którzy szaleją, bałwochwalczo noszą obrazy, krzyże, całują. Bez tego by się nie obyło. Ten krzyż to wszędzie wcisnął. Wiecie Państwo, co to jest parafianin? Proszę zajrzeć do słownika. Co to jest człowiek parafianin? I to lepiej jest zajrzeć do słownika starego, który podaje to, co trzeba, bo ten nowy słownik to jest tak dowciapny, że nowy słownik wyrazów obcych mówi, że parafianin to jest członek parafii. No i już ktoś chytry tu zamieszał, że treści żadnej, prawda? No to wiadomo, że to jest członek parafii. Dziękujemy bardzo za takie informacje. Ja tu cytowałam z gwiazdek teraz. O Chrystusie wspominają także inni starożytni kronikarze. Należą do nich znany rzymski historyk Swetoniusz, pierwszy wiek naszej ery, namiestnik Bityni, Pliniusz młodszy, początek II wieku, i żydowski historyk Józef Flawiusz, pierwszy wiek, który pisał o Jakubie, bracie Jezusa zwanego Chrystusem. Czyli, że Jezus miał braci. Także, proszę Państwa, jak dawno, jak daleko
te systemy chrześcijańskie, nominalne, bo siebie nominowały, nazwały, odeszły od Chrystusa. Ofiarna śmierć Jezusa Chrystusa zapowiedziana, prawo Boże dane narodowi izraelskiemu zawierało przepisy stanowiące zapowiedź tego, co miał uczynić Mesjasz. Na przykład, gdy Izraelita zgrzeszył, czyli dopuścił się nieposłuszeństwa wobec Boga, musiał złożyć na ofiarę zdrowe zwierzę. Kapłańska, 17 rozdział, werset 11. Kapłańska, 22 rozdział, werset 21. Ale czy zwierzęta ofiarne mogły stanowić rzeczywiste przebłaganie za grzech? Nie, nie mogły. Hebrajczyków 10:4 wyobrażały natomiast ofiarę mającą zakryć grzechy, ofiarę Baranka Bożego, który usuwa grzech świata. Ewangelia Jana 1:29. Hebrajczyków 10:1-5-10. Każdy, kto okazuje wiarę w tego symbolicznego baranka Jezusa Chrystusa, ma drogocenną nadzieję na życie wieczne. Jana 6:40. Kto ściąga, przypomina podrobiony zegarek, jest dobrym uczniem tylko z pozoru. Tak. Tak, tak, tak. Kto ściąga, to ściąga. Po co to ściągać? Słuchaj Boga i żyj wiecznie. No to są takie te broszurki, one są ogólne. To przydałoby się państwu profesorom. Ogólne, bo oni to całkiem mają rozmyte. Szatan i demony dalej zwodzą ludzi. Państwo zobaczą, jak szatan, jak prowadzi to wszystko, jak prowadzi. Teraz Arabowie biegną, prawda, doprowadza szatan wszystkich do głupoty jakiejś takiej, że nawet Angela Merkel powinna się puknąć teraz w głowę, bo ona spowodowała tyle nieszczęść, prawda? Powinna się puknąć w głowę, jej tam przebaczą, bo powiedzą, że kto to mógł przewidzieć, prawda? Bóg ma dla nas dobrą nowinę. Tak, to są rzeczy, które myśmy to już studiowali kiedyś, to znaczy dla mnie to są pewne rzeczy oczywiste, ale bardzo ważne. Dobroć Boża. Bardzo ciekawe są. Głos Boży daje się słyszeć po raz trzeci. Służba i życie Jezusa. Dlaczego nam jest potrzebne dokładne poznanie? 89. Pamiętam jeszcze te strażnice. Tak. To był 20 wiek. Współczesny syn marnotrawny. Tak, także mamy tu strażnicę. Pytania czytelników. Bardzo ciekawe, proszę Państwa. Wszystko jest bardzo ciekawe. Tak. Mam się dopiero dzisiaj. No właśnie, to jest tak, że ja mam to pismo, które zostało wysłane do stowarzyszenia skupiającego dyrektorów instytucji kultury. To było pismo wysłane przez panią burmistrz z zapytaniem właśnie o ustosunkowanie się do planów zwolnienia pani z funkcji dyrektora i jako powody są tam kawa na ławę, wyłożone kwestie związane z tym, że najpierw przebywała pani na zwolnieniu, później urodziła pani dziecko, urlop macierzyński, urlop teraz rodzicielski,
że wystąpiła już pani do urlopy zaległe, wypoczynkowe, co absolutnie nie jest czymś, że tak powiem, karygodnym, bo przecież wiele kobiet właśnie w ten sposób postępuje, tak? No, żeby jak najdłużej z dzieckiem w domu móc pozostać. Więc rozumiem, że jest to w jakimś sensie dla pani zaskoczenie. Pani zaczęła mówić o tym, że to jest niesprawiedliwe. Z punktu widzenia etycznego, jak pani to ocenia? Wydaje mi się, że niesprawiedliwe jest to, że kobieta nie dostaje szansy i właściwie dostaje taką informację, będąc dzieckiem w domu. No to jest niewygodne. Tutaj z punktu etycznego takich rzeczy po prostu się nie robi. Bo co innego, gdybyśmy podjęły współpracę, prawda? Wtedy można by na ten temat rozmawiać, czy jestem odpowiednia na to stanowisko, czy nie. Natomiast nie jestem w domu, dostaję taką informację i tak naprawdę nic więcej nie wiem. Tutaj muszę zaznaczyć, że dostałam informację o tym, że będę odwołana ze stanowiska i do tej pory nic się nie zadziało. Ja nadal dyrektorem Centrum Kultury jestem, tylko jestem wyłączona z obowiązków, ponieważ jestem z dzieckiem w domu i wyraziłam chęć powrotu, a w zamian za to dostałam taką decyzję. Proszę Państwa, chciałam też w tej sprawie porozmawiać z panią burmistrz. Pomimo wykonania kilkunastu połączeń telefonicznych, to się nie udało, bo jak mi przekazywano w sekretariacie pani burmistrz, była zajęta. Co powiedziała mi pracownica sekretariatu, to to, że pani burmistrz zamieściła na stronie urzędu swoje oświadczenie. Przyznaje w nim, że ma plany związane z odwołaniem pani dyrektor. Przeczytam teraz państwu fragment z tego oświadczenia, a brzmi ono tak. Obejmując stanowisko dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury, pani Aneta zobowiązała się do realizacji nowej koncepcji funkcjonowania centrum. Wbrew umowie nie realizuje tej koncepcji. Niezależnie od przyczyn takiego odstąpienia stanowi to podstawę do odwołania ze stanowiska dyrektora. Tak czytamy w tym oświadczeniu. Proszę Państwa, na koniec jest też wzmianka, że odwołanie odwołaniem, ale w Centrum Kultury pani Aneta pracować może, ale już nie jako dyrektor. Do tej sprawy, mam nadzieję, niebawem powrócimy. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie pani Aneta, gdy już oficjalnie otrzyma jakieś pismo w sprawie swojego odwołania. To był ostatni temat na dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę i mówię do usłyszenia. Przed nami informacje Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. To był egoizm, marne tractwo, pogarda dla państwa i obywateli. 340 miliardów złotych. 8 lat. Te pieniądze po prostu zostały zmarnowane. Kłamaliście rano, kłamaliście w południe i kłamiecie teraz wieczorem. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. 8 lat, w których my zmienialiśmy Polskę, a wy przegrywaliście kolejne wybory. Powtórzę jeszcze raz. Podsumowanie rządów Platformy i PSL-u. To mogłyby być 3 słowa. I od rana do wieczora przez 8 lat. Przez 8 lat marzyliście tylko o jednym. Jak przejąć i dorwać się do władzy. Jeszcze raz przypomnę. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Będą niszczyć ludzi, będą niszczyć pozycje. To będą te igrzyska zamiast konkretów, których niestety nie będzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. A słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Mega weekend w Kauflandzie. Mleko łaciate 2%, aż 2 sztuki za 4 zł. Tylko 4 zł. Więcej na kaufland.pl. Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać ze zniżki na stacji Shell. 15 groszy na litrze wybranych paliw Shell V-Power Nitro Plus przy zakupie minimum 25 litrów. A także z innych zniżek lub premii u partnerów Visa. Wejdź na nagrodywiza.pl, pobierz kod, skorzystaj z oferty zgodnie z jej warunkami przy użyciu karty Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodywiza.pl. Jazda! 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 Radio Conchita. Takie coś, jazda, nie wiadomo co. Radio Conchita.